Siema, kaczo, mordo, ty moja. Siema, jak tam żyjesz? Co dzisiaj masz, mordeczko, dla nas? Co, tak, siemanko, tak... widzowie. O, cześć. Tak wiesz co, byłem u takiej Grażyny, nie? Grażyna, chodź, pokaż się. I ona do mnie mówi, ty. Dasz tu jest mi, nasza Grażyna. Dasz mi się dotknąć, to ja ci dam coś dobrego. Dziękujemy pani. Ja mówię, no dobra, dałem się dotknąć, to mi dała coś dobrego. No. I dzisiaj mamy dość mocno prestiżowe petardy. Nowość, 2018. Są to petardy, nie emitery. Mhm. Więc jak wiecie, petardy są dość mocno znerfione. Emitery mogą walić jak wściekłe, petardy, no niestety. Słabo. I w dzisiejszym odcinku ja wezmę te dwie paczuszki, ty weźmiesz drugie. Bo ona mi da, ona z tego, że w FBI pracuje, to mi jeszcze da takie. A, tak, tak. Pani Krysia pracuje w FBI i nam dała takie petardy. Mamy petardki FBI, petardki Ebola. Naprawdę fajna nazwa, Ebola. Tam mówiła, Kaczorku, wiesz. A ty jakie tam masz? A wiesz co jeszcze mi da, bo ona jest takim kurna dzikim wilkiem, nie? No to mi da jeszcze i oczywiście dzisiejszy odcinek to jest parodia. Night Wolfy mi dała, nie? Bo ona taki sama więc biały. Jeśli kogoś będzie bolało, jak traktujemy pirotechnikę, to niech po prostu tego nie ogląda, żeby potem nie było... Halina! Mam zawał! I... A to nie wiem, co mi dała, ona tak powiedziała, ma za to, że dałeś się dotknąć, nie? I... Tak, bolid, tak. I mi da jakiś bolid, a mnie teraz plecy bolą. To jest bolid. I teraz tak, co do tych petard. To jest atrapa? Nie wiem. Czemu ma A tutaj? Wszystkie mają na końcu literkę A. I może przetestować. Może to znaczy atrapa. Najpierw, daj mi ognia. Daj mi kaczopik ognia. I najpierw lecimy sobie z petardami. Czekaj, bo mi chyba Grażyna Night zawaliła. Wolf, czyli nocny wilk. Daj mi ognia, dziękuję ci. Mamy takiego nocnego wilka, zobacz jaki wściekły wilk. Petardy mają certyfikacik C i za taką paczuchę, gdzie mamy 10 sztuk, musimy zapłacić aż 8,50. Tak jest, 8,50. Czyli dla typowego Janusza to będzie czteropak dobrej taterki z Biedroneczki. Jedna petarda posiada aż złoty 82 gramu neku. Ile ma tak naprawdę? No to zobaczcie sobie tutaj. Ile ma mieszaninki fotobłyskowej, a ile łącznie ma neku. Teraz, żeby nie było, od takse dla przygody. Przytrzymaj Grzesiu, najkultwika se odpalimy. Bierę, podpalam i rzucam za siebie. I... Oh yeah! Mocniejszy korsarz. Dawaj w następną petardę. Dawaj następną petardę, Grzegorzu, ty mój teraz, kochany. Teraz damy ebolę. O nie, o to ja to się boję odpalać. No jak on, ta Grażyna sama ma ebolę. Patrzcie, tu no mamy to... taką wielką petardę ebola, patrzcie. Ale daj opakowanie. 13,50 kosztuje. Ale daj. 13,50, certyfikacik C, rok produkcji, patrzcie, 2018. Ilość neku na sztukę, patrzcie, złoty 32 grama. Ile tak naprawdę mają, zobaczcie sobie tutaj, proszę się nie śmiać, to nie jest żaden fotomontaż. Ile mają mieszaninki, ile mają łącznego neku. Grzesiu, mam do ciebie ogromną prośbę. Jako iż zbliża się Sylwester, nie chcemy dawać naszym widzom złego przykładu, jak nie powinniśmy odpalać pirotechnikę. A co jest najlepsze, zobaczcie sobie, co jest w środku takiej wielkiej petardy. Co jest w środku, tu macie takie zdjęcie, to nie jest żaden fotomontaż, więc tak o to wygląda. Więc tak naprawdę, gdybyś tak, Grzesiu, tą petardę trzymał, nic ci nie zrobi, ale nie czyńmy złego, idź prawidłowo odpal petardkę, idź prawidłowo odpal, tak jak się powinno. Gdzie mi ogień? Idź prawidłowo odpal. Majster! Dawaj! Wow. Trocinka gratis. Aż mnie to zabiło. No, dobre. Dobre to było. Ty, to było dobre. No. Bez kitu, masz rację. No, mówiłem, to było dobre. Teraz, kochani, bierzemy na lupę petardy FBI. Kurde, nielegalna, sama nazwa mówi FBI i tak samo mam literkę A, czyli chyba jakaś atrapa. Tak, ale kosztują 10,50. O, kaczo nawet ma ceny. I teraz tak, dobra, weźmiemy. No bo Grażyna mi mówiła, jak mnie dotykała. Teraz mamy tutaj, patrzcie, rok produkcji to 2018, żeby nie było, że was w bambuko robię. Ilość neku, ile ma złoty 40, ile ma naprawdę, to zobaczcie sobie tutaj, łączna ilość mieszaninki neku. Wszystko tutaj macie czarno-białe. I to samo jest co tam, to samo pusta petarda. Patrzcie, jak to bezpiecznie się powinno odpalać pirotechnikę, drogie dzieciaki. Tylko teraz musicie mnie naśladować, zawsze, patrzcie.
odchodzicie na bezpieczną odległość, minimum 15 metrów. Tak, 2, 3, 4. Kacior, ty tam zoomuj trochę. Kacior! Kacior! Ustawiamy teraz odpowiednio petardę lądem do góry. O tak. Jak? Tak. I odpalamy na wyciągniętej. O mój Boże, to też mnie zabiło. Umarłam z głośności. Ale żeś szczupcowy widział. Bo ratowałem się, bo się bałem. Bo ja się bałem takich wielkich petard, to ja to się boję. No i ostatnia petarda, która wyjdzie, że będzie najlepsza z tych wszystkich. Pokaż ją, kaczorku. O, moje kolana. No śmiesznie ma tutaj. Tak. Ostatnią petardą jest to petarda bolid. Tylko Chińczyk odwrotnie nakleił etykietę. Petarda bolid. Tak to wygląda. Kod rok produkcji, żeby nie było. I owa petarda posiada 2,5 grama meku. I kosztuje 11,20. 11,20 za 8 sztuk bodajże. I teraz na garnku. Na garnku, bo podobno ładną flarę. Tyle ma łącznie gramów mieszaninki. A zobaczcie teraz, ile mają na garnku. Na garnku połóż. A tutaj macie, ile łącznie posiadałem neku. Posiadałem bardzo dużo neku, jeśli chodzi o flarę. Więc powinna być bardzo długa, dość intensywna flara. Czy tak będzie? Za chwilę się okaże. Dobra. O! Jakoś tej flary to ja za bardzo nie widziałem. Medyk! To jest przebieraniec. Dobra, kochani, teraz lecimy z testem na decybelomierzu. Ja myślę, że decybelomierz tego może nie wytrzymać. Aż poświęcę swój samochód, jeśli nie wytrzyma. Ale musimy od czegoś falę dźwiękową odbić. Tam mamy nasz mały amerykański garnek januszowy. Odległość 5 metrów. No panie, co pan rzucasz petardami? Panie! Ty się nie palą, nie będzie. Powiem ci, mamy wynika 118,6 decybela. Guzik! Dawaj jeszcze jedno. Dawaj kolejną. Teraz ebola pani Grażynki. Ebola pani Grażynki. Bo pani Grażynka choruje na ebolę. Podobne wyniki dają. 118,5. Teraz jej praca, czyli FBI. Pani Grażynka jeździ bolidem do pracy w FBI, choruje na ebolę i ma na podwórku najtego wilka. Dawaj. Odpalaj. O nie, FBI najsłabiej wypada. Kochany kaczorku, FBI to na sobie wypada. Oj, teraz ta z długą flarą. Teraz bolid. Przyglądajmy się w tej flarze. Ale bym z gipsu dostał. No, wszystkie mniej więcej tak samo, na 118,6 walą. Ty, ale tu jakiś gipsio rozpadli się obok mnie. Ale z petard powiem ci, że bardzo dużo zostaje. Tutaj mamy, zobacz. O, zobacz, jest ten przykład, który pokazywałem na zdjęciu. Widzicie? Petarda w petardzie. Tada! Widziałeś? Zobacz. Petarda w petardzie, kaczu. Widziałeś? Znalazłam grzybki, komu je dajemy do zjedzenia? Zjedz, halucyny będziesz miał. Zobacz, jakie szczepy dostałem. Czekaj, teraz pod garnek będziemy dawać. A bo jest ich dużo, to ja mam taki pomysł, jak na decybelomierzu. Wezmę tak, podpalę i tak rękę wystaję obok i zobaczymy, ile złapie zbliż. Szkoda decybelomierza. Dobra, dawaj teraz test na garnku. Idziemy tam. A żeś się uświntuszył o to drzewo. Co pani grzybiarka powie?
Ja powiem, że bardzo powalające jest... Gdzie masz te grzyby? Grzyby? No, ujęłaś jakieś grzyby. Gdzie? A, jakiś muchary. No. Kurde. Ja myślałam, że znalazła jakiegoś grzybka prawdziwego. Jakie jest gniaka. Dobra, wziąłeś te petardy? Dobra, Grzesiu, ja to myślę, że tutaj możesz odpalać śmiało. Dobra, dawaj, mordo! Gdzie jest pieprza? Musimy jeszcze test na wodzie zrobić. Kurde. Jeśli kochacie kaczora, zostawcie łapę w górę pod tym filmem. Im więcej łapek w górę, tym kaczor będzie częściej na odcinkach. Nie, kaczor? No. No. I bardziej będę odwalał maniany. Tak. O, chyba musimy po nowy garnek iść. O, patrz, teleportował się tutaj. Nie, no spoko, nie? Moc destrukcji na trawie ma jeszcze lepiej. Nie no, mocy destrukcji nie będziemy sprawdzać, bo... No ja wyżej ten garnek bym podbił. Dobra, teraz weźmiemy chorobę pani Grażyny, czy ja bolę. Potem jej pracę, a potem czym jeździ do roboty. Tak. Taka. Jest piżama, ta pani Grażyna. Co? Zdawało mi się, że słyszałem samochód jakiś. Dobra, dawaj. Przecież nie testujemy szelek dwunastek, tylko testujemy najmocniejsze petardy na polskim rynku. Dawaj. Ja to nawet kaczor stąd nie odchodzę. Ja to jestem taki wariat, że będę tu stał. Patrz. 3, 2, 1. No, ze 2 metry, 2,5 metra było, nie? Moc. Siła. Moc, energia. Vitamina. Kaczor, jak ty był cebis. Dawaj! Nawet nie piszczy. O. Wydawała się taka solidna ta flara, a tak naprawdę taka drewna. Nie, no ja takie mam tylko taką ciekawość, no. Czy to, mam nadzieję, że to faktycznie są atrapy może, wiesz? Nie zawiedź mnie. Dawaj bolid. Wychodzi, że jesteś najmocniejsza z nich wszystkich. Nie przydeptałeś garka, też się nie uda. Ja tu to ten garki w dupie nie gram tego, nie chcę mi się, idę do auta, mam tu... Nie, ma, ten palnik sam to spali. Ten cybelom jest też sobą. Dawaj, kaczopik, teścik na wodzie. Wziąłeś? Umiesz tak? Bajera? Ognie. Proszę. Dzięki. No, mordeczki, odpalamy Nightwolfa. Patryk. O! Ty no, aż mi zęby zadzwoniły. Bo to chyba woda sprawiła. Jeszcze jednego odpalasz? A co? Dawaj. O ty gangreno. Jezu. Te w wodzie to chyba lepiej te petardy buchają. Może to są petardy wodne. Pęcie. Dawaj tego bydlaka, ty, dawaj je bole.
Nie, ten wybucha w wodzie. Ale wybuchałem w wodzie, no to już mam plus. FBI dawaj. Czuję mięta przez ogórka. Splastshot. Ty dobra jest. Udało ci się. Tato chyba jako jedyna idzie na dno. Aż liścia podbiło. No co? Obiecywałem mocno petardy. Nie moja wina, że takie są. Kosmetyczkę odmówiłem. Alkohol odmówiłem. Osiemnastki odmówiłem. Od osiemnastki trzy odmówiłem. Pogrzeb odmówiłem. Odmówiłem zbieranie karmędzi. Odmówiłem kurna pójścia do kościoła. Żeby przyjechać do takiego który mówi, że mamy super petardy do nagrania, a mi pokazuje jakieś kurna dwuletnie ścierwo, którego nie da w ogóle się odpalać. Kurna, mać do jasnej anielki. Przecież to kurna to jest... No sorry, no kaczur, no nie widziałem, no! Ta sorry, teraz mnie przepraszaj! Wieziesz mnie do domu, aż kurna dwie godziny nie będę autobusu. No dobra, no ale sorry, no nie widziałem, no skąd mogę wiedzieć, że to taki paździerz jest, no? Skąd mogłem wiedzieć, jeszcze no? Jeszcze mnie rzucasz, tak? No, skąd mogłem wiedzieć, że to... Masz ryj! Flara była, kaczur! Flara była w tym petardzie! Nie, no to nawet nie człowieku, ma... jakimś cudem flara! Ty, tu flara się zrobiła, ty! Skąd tu jest nagle flara? Patrz, po twoim bulwarsie petardy się zlitowały i flara i wyrosła! Ona flary nie miała, nagle o, flara widzicie, jest! Widzicie psa? Pies jej... Ty, nie? Skąd się flara w niej nagle wzięła? O. Ja widziałem, jak z buczyna by dostała hena. Co ty jej tam... Jezu, weź... O Jezu, kicha pęka. Co to zresztą robimy? Nie wiem, w dupie. W dupę? Mam ci to w dupę wsadzić? Jestem wściekły. Mogę ci to wsadzić w dupę, jak chcesz. Wisisz mi trzy kebaby i odwóz do domu. I masaż. I masaż. Najlepiej prawego pośladka, bo mnie boli. A jak lewego? To ty mnie będziesz. No dobrze, nie powiedział, że środkowy. Słyszałeś, jak zachrumchała jak świnia? No bo ona zakończy. Tak? Umiesz chrumchać jak świnka? Świnka Pepa? Jak no? Się, ona jak się jest za mocno za powietrze, to chrumka. Dawaj, tutaj no? Mamy jeszcze ścianę piachu. Ścianę! Masz tam. Miałeś to wsadzić. Tutaj, dawaj, zobacz, krecia nora jest. Kreci górę. Odpal i tam wciśnij, mój zbiorę. Się zaśmieję, że kobile przyszli. Ale czemu miałem wcisnąć tam? Ała! Tam jest korzeń. W korzeń zapaliłem. Ale wciśnij ją tam. Albo skopa później, no. Kaczą, z karate, walnij z karateka. Kopa, to ci mogę zaraz ja przywalić. Nie umiesz? O, kaczur. Patrz, flara! To by się spodziewał. Flara była na końcu. No i ostatnia sztuka. Patrz, zobacz! Wejpik leci. Uje. Widziałeś, kaczur, jakie bajery? Dawaj, podpalaj. Podpalaj! Dawaj. Sam podpal. To dawaj to. Miękka pałko. O, flara! Dobrze strzela. Kaczur jest naburzony. Obiecałem mu mocne petardy, a dostał taki gówno. No sorry, no, kaczur, no. Kaczur. Grzybka ci dam w przeprosinach, zobacz.
Zobacz, proszę. Jesteśmy z programu I'm Sorry. Czy przyjmujesz tego grzyba? Na kolano. Też się kocham, mordo ty moja. Dobra, kochani, czas na podsumowanie tych petard. No, wynik jest tylko jednogłośny. Fajnie gówno, są gówno, 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 gówno. Zburzył się. Nie, no, jeśli chodzi o wygląd petard, design, nie, no, to są fajne, nie? Design, tutaj raz flara jest, raz jej nie ma. No, jeden z plusem za flarę. Weź mi to z oczu zdejmij. Nie, no, jeden z plusem, że raz jest flara, raz fajnie, fajnie. Bolid, też damy jeden z plusem za fajne pudełeczko. Ebola, nie. Ebola, to ty masz. Tutaj to damy jedynkę. No i FBI, jeden z małym plusem. Kaczor biedny zły. Dajcie serduszko na czacie dla kaczora w komentarzach. A niszczysz przyrodę, kaczorek, ty benzwale! Tam są ryby! Kurna, kleszce zabiłem, przepraszam! O, masz kawałek swojej petardy. Ale zburzony, jeszcze takiego zdenerwowanego nie widziałem. Yes, of course! Dobra, postawię go. Dawaj tą czapę, twoja! Kaczor to rage'a dostał! Kaczor! Tam są ryby! Wiecie, ja tu mam w dupie. Dobra, mordy! Mam nadzieję, że wam się taki odcinek spodobał. Kilka mi pęga. Kaczor naprawdę jest zły. Obiecałem mu bardzo mocne petardy. A on chciał sobie postrzelać, ja go zabrałem na taki... Zrobił się aż agresywny. No, na razie!